Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Jest uroczy piątek, a więc dzień, który wszyscy lubimy i mam nadzieję, że dzisiaj też nasi widzowie zobaczą ten materiał. Ja witam bardzo serdecznie Bartosza Sokolińskiego. Dzień Bartosz dobry, Sokoliński, z którym rozmawiam w tym moim cyklu już po raz drugi i pewnie nie ostatni. Jest jednym z najdzielniejszych jurorów i członków kapituły 11 edycji 50 kreatywnych. Zresztą w kapitule nie jest po raz pierwszy, chyba po raz trzeci, jeśli się nie mylę. Tak, po raz trzeci, ale poprzednim razem nie byłem aż tak aktywny. Dzielny, aż tak na nadrobiłeś bardzo dobrze. Dzisiaj nie będziemy jeszcze mówili o wynikach, bo procedury są takie, że głosujemy. Kapituła głosuje do 20 w poniedziałek najbliższy. Natomiast my spotkamy się na osobnym zupełnie spotkaniu z kapitułą 24 września i ustalimy sobie ostateczne wyniki, bo zazwyczaj, zawsze jest tak, że to głosowanie, które teraz się odbywa, ono jest takie trochę mechaniczne, bo oceniamy punktowo, a potem jak się spotykamy i to jest piękne w tych obradach, uwielbiam to w tych obradach kapituły, bo nagle ktoś staje w obronie jakiegoś zgłoszenia i mówi, ale zaraz, to nie znaczy tej firmy, słuchajcie, to są tacy goście, warto na to zagłosować. Bardzo jestem ciekaw Twojego zdania, tak jak mówię, bez podawania szczegółów, nazw, projektów, Twojego zdania na temat tego, co widziałeś i oceniałeś w tym roku. Wiesz co, to ja w ramach uprzejmości dziękuję za zaproszenie do kapituły. Po raz kolejny, pomimo tego, że nie byłem bardzo aktywny w zeszłym roku z różnych przyczyn. Natomiast to, co mnie zaskoczyło, pozytywnie zaskoczyło, to to, że myślę, że jest w porównaniu do tych zgłoszeń, które widziałem w zeszłym, jeszcze w zeszłym roku, te zgłoszenia są ciekawsze, dla mnie przynajmniej, bo to oczywiście wszystko zależy. One są, myślę, że jest więcej rozwiniętych firm, takich już nie pomysłów biznesowych, tylko działających koncepcji i modeli, właściwie takich dużych. Ciekawe jest też to, że myślę, że procentowo też mniej jest takich projektów czysto startupowych na poziomie MVP jeszcze, albo nawet nie na poziomie MVP, tak? Oczywiście zdarzają się takie. Mniej jest również pomysłów czysto marketingowych, co z jednej strony oczywiście ze względu na historię samych 50 kreatywnych, takie zgłoszenia muszą być, to nie ulega kwestii. Natomiast nie są one dominujące, a miałem takie poczucie w zeszłych latach, że jest ich więcej po prostu. Może to jest moje takie subiektywne spojrzenie, ale teraz widzę już tam projekty, nie wiem, biotechnologiczne na przykład, tak. Bardzo ciekawe, tak? Tak? Całkiem duże firmy działające, nie wiem, w kosmetyce czy tam kosmetologii z bardzo fajnymi wynikami, bo ja też sobie to podzieliłem tak, że właściwie do każdej wszedłem sobie przy okazji do papierów w KRS-ie, tak, i oglądałem sobie, co tam się dzieje, albo przynajmniej co się działo i zostało wykazane w zeszłym roku, żebym miał takie poczucie, że dobrze oceniam. Więc to jest tak, że być może, i tu jest taka moja hipoteza, że pandemia wpłynęła na to, że spłynęły do ciebie takie pomysły do twojego konkursu albo do naszego konkursu, bo też się tutaj poczuję, projekty już bardziej dojrzałe, tak, że to jest taka historia. Nie miałem też poczucia, czytając, bo czasem miałem, oczywiście zdarzały się takie rzeczy, ale przed tym miałem takie poczucie, że niektóre rzeczy były pisane na kolanie, tak? Znaczy nawet jak fajny pomysł, no to był tak napisany, że mój język polski nie pozwalał mu wystawić wysokich ocen, tak? Bo uważam, weź się człowieku w garść, napisz coś dokładnie i zgłoś się za rok.
albo popraw, co tam jest. Teraz miałem poczucie, że jest lepiej, tak? To znaczy, że wiem, oczywiście zdarza się nowomowa, no bo korpomowa jest czymś bardzo ważnym w wysyłaniu dokumentów na różne konkursy, ale miałem poczucie, że jest trochę lepiej i liczba frików kompletnych, oderwanych od rzeczywistości jest dużo mniejsza niż nie tylko w tym konkursie, bo jestem tam nie tylko w tym konkursie biorę udział i oceniam, także w innych. Więc to mi się bardzo podobało. To bardzo ciekawa uwaga. My zresztą, ja osobiście od kilku już lat, niestety nie zrealizowałem tego, uważam, że na rynku są potrzebni specjaliści z umiejętnościami szkolenia ludzi w prezentowaniu pomysłów. Bo bardzo często ludzie mają świetny pomysł, który w konsekwencji tam kiedyś może się świetnie sprzedać, ale z drugiej strony obaj wiemy, że niestety to jest tak, że trzeba umieć, jak w tym teście windy, i wstanąć i w ciągu 3-5 minut opowiedzieć, co to jest za biznes. I czasami niestety tego nie dostaje, więc możemy sobie może pomyśleć o takim biznesie. Wiesz co, możemy o tym pomyśleć, bo oczywiście w różnych miejscach się o tym mówi. I to faktycznie jest, ja myślę, że nie tylko przy pomysłach biznesowych, ale też przy naukowych, tak? Znaczy, naukowca opowiadającego o swoim pomyśle, jak się widzi często, no to w ogóle nie wiadomo, o co chodzi, tak? Tak. On już mówi takim językiem, że rozumie on i jeszcze kilku profesorów na sali, a ktoś, kto ma wyłożyć pieniądze, absolutnie tego nie zrozumie. Oczywiście na to się nakładają na przykład różne realia projektów europejskich, które też mówią swoim językiem, tak? Jako że u nas ten system finansowania startupów w dużym stopniu jest oparty na pieniądzach europejskich i na pieniądzach państwowych, publicznych, to te światy narzucają na siebie różny język, a ja zawsze uważam, że język polski jest jeden, tak, i powinniśmy nim mówić. Znaczy mówi się po to, żeby inni zrozumieli, a nie po to, żeby tylko coś przekazać. Dokładnie, to jest tak jak z taką podstawową zasadą dobrego sprzedawcy. Nie opowiadasz o twoim produkcie, jaki on jest piękny, tylko próbujesz zrozumieć potrzebę klienta, który jest po drugiej stronie i powiedzieć, w czym możesz mu pomóc, bo to jego interesuje, a nie to, że twój projekt jest piękny. Słuchaj, ja oczywiście się z tym zgadzam, tylko to jest jedna strona medalu. To jest co opowiedzieć, a druga strona jest jak, bo równie dobrze możesz o jego potrzebach opowiedzieć tak, że będzie to nie po polsku, niezrozumiałe, a niby dobrze mówisz, więc też jakby ja mówię też o pewnej staranności, tak, takiej językowej i prezentacyjnej, z którą oczywiście też sam walczę. Tak? To nie jest tak, że zawsze się udaje, niektóre rzeczy się robi na ostatnią chwilę. I właśnie to, co chciałem powiedzieć, że miałem poczucie, że tym razem tych projektów na ostatnią chwilę jest mniej. Nie wiem, jak to wyglądało koordynacyjnie. To znaczy wiem, że zawsze projekty spływają o godzinie 24, jak jest deadline, tak? To tam się te serwery grzeją i to wszystko tak spływa. Dokładnie tak jest. Dokładnie mam poczucie. Tak jest. I to wiesz, też ja obserwuję to u nas w sieci otwartych innowacji. To znaczy, jak jest konkurs i jest deadline, to 10% przychodzi na początku, potem jeszcze spłynie 5, a 85 to jest właśnie tam 23:50, tak? Zaczynają spływać projekty. I pewnie teraz też tak było, ale mam poczucie, że przynajmniej jakaś korekta tam zadziałała językowa. Bardzo mnie ucieszyło to, co powiedziałeś, powiem szczerze. Ja jeszcze wszystkich zgłoszeń nie oceniłem. Nie wiem, chyba 74 zgłoszenia, a dostaliśmy 130 w tym roku, czy 120 kilka. Ale mam podobno już obserwację i cieszy mnie to, że tu się zgadzamy, że jest więcej takich dojrzałych pomysłów związanych z ekologią, ze zdrowiem. I to, co też zauważyłeś, myślę, że to jest wynik pandemii w tym sensie, że jednak paradoksalnie sytuacje kryzysowe, których tak nie cierpimy, one zmuszają nas do kreatywności.
I mogłoby się wydawać, że te dwa ostatnie lata, gdzie tak naprawdę działaliśmy już w tym czasie pandemii, to w ogóle będzie bardzo małe zainteresowanie naszym rankingiem. Okazuje się, że nie, wprost przeciwnie, bijemy rekordy rok za rokiem. Więc jak mówię, pewnie to jest tak, że kryzys nas mobilizuje. Co myślisz? Wiesz co, ja wczoraj nawet siedziałem w jakiejś debacie i sobie rozmawialiśmy na temat projektów innowacyjnych i tam wysnułem też taką hipotezę, że w Polsce, na całym świecie, w krajach funkcjonujących jakoś tam na przykład takim motorem innowacji albo pchającym innowacje, jak to tam nazwiemy, to nazwiemy, jest na przykład wojsko. Tak? No i to jest jasne, że w takich krajach cywilizowanych zachodnio, ale nie tylko zachodnio, to wojsko wytwarza... Chciałem powiedzieć Izrael, ale nie wiem, czy... No czy zachodnio, tak? To znaczy, to rozumiem, cywilizacyjnie zachodnio. Absolutnie. Na mapie różnie. No ale to oczywiście Izrael, Stany Zjednoczone, ale też kraje europejskie. Zresztą warto, jeżeli pozwolisz, warto tutaj przypomnieć, to prawdopodobnie nasi słuchacze i widzowie znają, jest taka fantastyczna książka, która się nazywa Naród Startupów, gdzie właśnie jest cała historia i uzasadnienie, dlaczego to właśnie w tym kraju, w Izraelu, rodzi się tyle pomysłów i oni potrafili z tego zrobić przemysł, a nie zabawę z tymi startupami i potrafią sprzedawać te idee na całym świecie. Jak będziesz mi się tak wtrącał i mówił kolejne rzeczy, to nigdy nie skończę wątku, bo mi się kolejne pojawiają. Czekaj, skończę tamten. Dobra, przepraszam. I ja właśnie wysnułem taką hipotezę, że jako, że u nas to wojsko nie tworzy tych pomysłów startupów, to pandemia je wytwarza. Tak? Właśnie zaczęły powstawać. A wracając do tego państwa startupów, to wystarczy, że się pójdzie na jakieś spotkanie startupowe izraelskich firm, nawet jakichś nieznanych, małych i tak dalej, to można zaobserwować kilka różnic. Trzy podstawowe moim zdaniem są następujące. Po pierwsze, średnia wieku. Startupowiec izraelski ma lat 50+. Tak, to jest tak mniej więcej, bo on musiał skończyć wojsko, potem pracował w jakiejś firmie i potem założył swój startup. Druga rzecz to jest taka, że ci startupowcy wszyscy się znają z jednostki wojskowej. Tak? Znaczy jak tam przyjeżdżają, to oni razem pracowali, służyli w armii. Trzecia rzecz jest następująca. Oni nigdy nie proszą o drobne pieniądze. Tak? Tam jak masz papier, jakiś pomysł i tylko dwa slajdy, to od razu $1 000 000 to jest moim zdaniem taka minimalna kasa, o jaką proszą Izraelczycy. Więc to są takie, chyba miałem jeszcze jeden jakiś taki wyznacznik, który ich odznaczał, ale tyle starczy pewnie. No dopiszemy to w komentarzach. Dobra. Dobrze, na koniec, kończąc wątek tegorocznej edycji 50 kreatywnych, jeszcze raz mówię, że bardzo jestem ci wdzięczny, że zgodziłeś się na tę rozmowę i przed publikacją wyników mogliśmy już, mam nadzieję, zainteresować naszych widzów i słuchaczy tym, co się będzie działo, a będzie się działo, tak jak powiedziałem, 24 września są obrady jury. To ja jeszcze jedną rzecz tylko wstawię. Tak. Tak jak moim zdaniem poradzimy sobie jakoś z wybraniem tych 50, tak? To znaczy, żeby ta grupa, bo tam ewidentnie są takie, które się wyróżniają, takie, które są... jeszcze nie w tym roku do wejścia do tej 50, ale w przyszłych mają potencjał, to myślę, że wybór tych, nie wiem, 5 albo 10 czołowych, no to będzie jadka. Tak, to widzę. Naprawdę, jak... Ja pamiętam, chyba byłeś wtedy już w jury, w Bristolu mieliśmy posiedzenie, wyświetliliśmy pierwszą dziesiątkę i padły takie niecenzuralne słowa, których tu nie powiem, z tekstem, kto na to głosował. Także bardzo dobrze, że do tego spotkania dojdzie, bo jest możliwość skorygowania tych wyników. I na koniec zupełnie, Bartoszu,
chcę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem tego, co robisz na Facebooku. I moje ostatnie pytanie. Gdzie ty znajdujesz tak ciekawe materiały historyczne o ciekawych ludziach, o ciekawych wydarzeniach? Ja to czytam za każdym razem, prawie codziennie, bo prawie codziennie to publikujesz z wielką codziennie, fascynacją. Codziennie. No. Codziennie, to znaczy codziennie od 2 miesięcy, bo tak sobie wpadłem. Dziękuję, że czytasz. Zachęcam też do udostępniania i polecania. Wiesz co, to jest tak, że no, znajduję je albo w internecie, albo w książkach i to są takie 2 miejsca i staram się to kompilować. To oczywiście jest słaba praca redaktorska, bo ja często różne rzeczy kopiuję, natomiast i dziennikarska, natomiast myślę, że duża praca researcherska, tak? Także oczywiście tam się, jako że ja to robię codziennie rano i wrzucam, te artykuły są dość długie, na co też narzekają czytelnicy często. Natomiast ja nie potrafię czasem z osobowości takich, jakie wrzucam, wyłowić, nie wiem, 1000 znaków, tak? Także nieraz to jest sporo dłużej, ale mam kilka założeń. To znaczy, albo szukam Polaka, kogoś polskiego pochodzenia, urodzonego w Polsce, kto danego dnia się urodził, albo zmarł, albo coś ogłosił, tak. I to publikuję. No chyba, że wydarzyła się jakaś rzecz technologiczno-biznesowa bardzo ważna, tak? To tego dnia też jestem w stanie to opublikować, znaleźć i tak dalej. I myślę, że faktycznie udaje mi się znaleźć dość ciekawe i fajne. Bardzo polecam. Przykłady. Bardzo polecam i bardzo żałuję, że nawet po jakimś czasie, czego nie lubię, nie publikujesz tego w swojej sekcji mikroblogowej na Briefer. Zastanów się. Przemyślę. To może będę się nad tym, bo będziemy to podbijali i tak dalej. Bartoszu, wszystkiego dobrego. Bardzo serdeczne dzięki. Do zobaczenia, mam nadzieję, 24 na obradach jury w Centrum Kreatywności Targowa. No i cóż, do usłyszenia, do zobaczenia. No. Dzięki. Wszystkiego dobrego. Dobrego piątku. Wszystkiego dobrego. Pa. Hej.